Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy temat jest związany z pytaniem, jakie ktoś na forum zadał. I to pytanie dotyczy kwestii, która jest zapisana w drugiej księdze Mojżeszowej. I tutaj są takie słowa Pana do Mojżesza. Druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział.32 rozdział, 33 werset. I rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Czyli tutaj jest podnoszona kwestia taka, że Bóg mówi, wymarzę z księgi mojej, wymarzę z mojej księgi. Czyli chodzi o wymazanie z księgi, prawda? Natomiast niektórzy doszukują się tutaj kwestii tego, że chodziłoby o rzekomo utracalność lub nietrwałość lub warunkowość zbawienia, co jest kompletnie niedorzeczne. Przeczytam ten fragment od 31 wersetu. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Czyli widać, oddawali się bałwochwalstwu, nie wierzyli w Jahwech Pana, tylko wierzyli w bożki, demony, czyli to byli ludzie zwyczajnie niewierzący. I dalej. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Czyli Mojżesz tutaj domaga się, żeby wymazać go z księgi, którą Bóg napisał, jeśli on nie odpuści grzechu tych ludzi, tego bałwochwalstwa, tej niewiary w Pana. I rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Tego, kto zgrzeszył tym grzechem niewiary, bałwochwalstwa, tak? Bo jeżeli czcili demony, czcili bożki, to znaczy, że nie wierzyli w Pana, nie wierzyli w Jahwech. I tu od razu widać, że w tej księdze byli wpisani ludzie, którzy nie wierzyli w Boga. No bo jeżeli zrobili sobie bożki, to znaczy, że nie wierzyli w Boga. Byli to ludzie niewierzący, a znajdowali się w księdze. No bo dopiero teraz Bóg chce ich wymazać, a więc wcześniej w tej księdze byli. A więc nie dotyczy to zbawionych ta księga. Już od razu widać, że ta księga nie jest księgą, gdzie są zapisani zbawieni. Albo inaczej, zbawieni może i są zapisani, ale nie tylko zbawieni. Są zapisani żyjący, no bo Mojżesz też tutaj tak jakby w tej księdze był zapisany, tak się wypowiada. Czyli są zapisani wszyscy, niewierzący i wierzący, niesprawiedliwi i sprawiedliwi, grzesznicy i ci, którzy grzesznikami w cudzysłowiu nie są, tak? Bo każdy jest grzesznikiem, to wiemy. No więc dlatego należy czytać uważnie. I dalej, teraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci kazałem, a oto anioł mój pójdzie przed tobą, w dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. I zesłał pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aaron. Czyli to wymazanie z księgi jest równoznaczne z tym zesłaniem tej kary. Inaczej mówiąc, wymazanie z księgi jest to jakaś forma, którą tutaj można powiedzieć zastosował Bóg na logikę, ale tu nie jest tak napisane, na logikę chodzi o to, że Bóg ich po prostu uśmierci, tych, którzy zrobili tego cielca. I jak popatrzymy na historię Izraela, faktycznie ci niewierzący ludzie zostali potem uśmierceni, ich ciała zasłały pustynią. Czyli widać jednoznacznie, że wymazanie z księgi nie ma nic wspólnego
ze zbawieniem. Jest to całkowicie inny temat. I to jest bardzo ważne, żeby tego nie mylić. I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aaron. Fragment ten nic nie mówi ani o zbawieniu, ani tym bardziej o jego trwałości. W tej księdze są zapisani wszyscy żyjący ludzie, także ludzie niezbawieni. Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, mówił tutaj Bóg, tego wymarzę z księgi mojej. Kto zgrzeszył? Ci, co sobie zrobili, tego cielca, bo byli niewierzący i byli czcicielami po prostu cielca, a nie Pana. Nie znali Pana, nie byli zbawieni. A jak nie byli zbawieni, to nie mogli stracić czegoś, czego nigdy nie mieli. Aby studiować kwestię zbawienia, należy brać wersety, które mówią o zbawieniu, a nie na inne tematy. Bardzo sobie każdy szkodzi, wyrywając wersety z kontekstu i to bardzo utrudnia zrozumienie, co jest w Biblii. Dlatego nie szkódź sobie i nie wyrywaj z kontekstu wersetów. Czytaj je tak, jak są w Biblii. Fundamentem jest Jezus Chrystus. I teraz, jeżeli fundamentem jest Pan Jezus Chrystus, jeśli fundamentem jest Chrystus Jezus, to patrząc do 1 Koryntian, 3 rozdział, 1 Koryntian, rozdział 3, wersety 14 i 15, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. O tym, że Chrystus jest fundamentem, czytamy w 11 wersecie. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyli jednoznacznie widzimy, Jezus Chrystus jest fundamentem. Na tym fundamencie buduje swoją wiarę fundamentalista, czyli chrześcijanin. Stąd nazwa na chrześcijan się mówi fundamentaliści, bo ich fundamentem jest Pan Jezus Chrystus. I na chrześcijan mówi się, że są ekskluzywni, dlatego że tylko Jezusa Chrystusa uważają za swojego Zbawiciela, nikogo innego. Więc ekskluzywni bracia, no to są bracia, czyli, bo nie ma między nimi wyższego niższego, wy zaś braćmi jesteście, tak powiedział Pan Jezus Chrystus, ekskluzywni, bo tylko Chrystus jest ich Zbawicielem i nikt, kto nie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie jest w tym gronie, więc są ekskluzywni, nie są inkluzywni, czyli nie jest tak, że włączają w swoje grono kogoś, kto jest buddystą, mahometaninem, hinduistą, tylko są tam sami Chrystusowi, Chrystusowcy, czyli chrześcijanie, czyli tacy, którzy mają Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela. Fundamentaliści, dlatego że fundamentu innego nikt nie może założyć niż ten, którym jest Jezus Chrystus. Tak? Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A więc widzimy jednoznacznie, że jeżeli Jezus Chrystus jest fundamentem, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie spłonie, to on szkodę poniesie, no bo mu spłonęło to wszystko, co zbudował na fundamencie, którym jest Chrystus, ale on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czyli bardzo prosty fragment, który pokazuje, że zbawienie jest nieutracalne. Nawet jeżeli się na tym fundamencie, na Chrystusie zbuduje coś, co potem i tak w całości pójdzie po prostu na zniszczenie przez ogień, to i tak ta osoba, jest wyraźnie powiedziane, lecz on sam zbawiony będzie. Lecz on sam zbawiony będzie, bo zbawienie jest nieutracalne. I teraz jeżeli tak, to warto się zastanowić, czym i jaka jest potrzeba tego, co nazywamy pokutą. Pokuta to zmiana myślenia. Musisz to zrozumieć, że nie możesz się sam zbawić. Musisz to zrozumieć, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Musisz to zrozumieć, że poza Panem Jezusem nie masz Zbawiciela. Musisz to zrozumieć, że Bóg jest dobry, Bóg jest święty i jeżeli nie będziesz tak święty, żeby pasować do nieba, to nie wejdziesz do nieba, a własnymi wysiłkami święty nie będziesz, więc no, zasługujesz na to, żeby w niebie się nie znaleźć. Zasługujesz na to,
żeby być na wieki wieków w miejscu przygotowanym diabłu i jego aniołom, czyli w jeziorze ognia w piekle. I to musisz zrozumieć, że sam tego nie jesteś w stanie zrobić. Czyli człowiek musi uwierzyć, że sam się nie zbawi, a zbawić go może tylko Bóg. To jest właśnie pokuta, zmiana myślenia. U nas słowo pokuta ma bardzo ciężki jakiś wymiar taki, kojarzący się z jakimiś religijnymi, dziwnymi rytuałami. Jest to bardzo nieprawidłowe rozumienie. Pokuta to jest po prostu metanoia, zmiana myślenia. I teraz, jeżeli mamy takie greckie słowo metanoia, które na polski zostało przetłumaczone jako albo pokuta w Biblii Gdańskiej, albo upamiętanie w Biblii Warszawskiej, albo uznanie się w Biblii Brzeskiej. Biblia Brzeska to jest pierwsza Biblia po polsku i tam świetnie tłumacze oddali to słowo uznać się. Musisz się uznać, że jesteś niewart nieba, musisz uznać się, że jesteś po prostu bez Boga stracony, że bez Boga idziesz na zagładę. No uznaj się. Uznaj się i uwierz. A nie dodawaj do słowa pokuta innych znaczeń. Więc słowo pokuta to nie jest nic innego jak właśnie uznanie się i uwierzenie. Oczywiście jest też inne rozumienie słowa pokuta i to zawsze w kontekście, z którego dany tekst pochodzi, należy brać pod uwagę. Ja to mówię o tym punkcie, gdzie pokuta jest wymieniana jako warunek zbawienia. No więc pokuta jako warunek zbawienia to jest po prostu to zbawcze uwierzenie w Chrystusa. Bo tylko i wyłącznie wiara, uwierzenie. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Dlatego często Pismo mówi uwierz, a innym razem mówi pokutuj i uwierz, albo uznaj się i uwierz, albo upamiętaj się i uwierz. To jest komplet. Streszczając, pokuta, albo upamiętanie, albo uznanie się, to po prostu zmiana myślenia o Bogu i o sobie. O sobie. I ta pokuta w cudzysłowiu jest konieczna do uwierzenia w zbawczy sposób. Już wyjaśniam, nie dodaję nic do wiary. Już wyjaśniam, co mam na myśli. Jeżeli na przykład będę mieć złe myśli o Bogu i o sobie, to uwierzenie w Jezusa będzie uwierzeniem w innego Jezusa. Na przykład jeśli myślę, że Bóg oczekuje moich dobrych uczynków i że zbawię się własnymi wysiłkami, a Jezus jest mi potrzebny, aby obok mnie był i zliczał moje dobre uczynki, które jak dobrze policzy, to w dniu sądu zaliczy mi wszystkie dobre rzeczy i zważy na wadze i starczy na moje zbawienie, to wierzę wtedy w innego Jezusa niż tak, jak przedstawia go Biblia. Jest to inny Jezus i taki wymyślony przeze mnie Jezus nic mi nie pomoże, bo to inny Jezus, inna Ewangelia. Jestem wtedy przeklęty przez Pismo Święte. Wiara w takiego Jezusa nie zbawia. Czyli rozumiecie, mam nadzieję, co znaczy, żeby rozumieć, czym jest po prostu pozycja człowieka i kim jest Bóg. Więc pokuta to jest właśnie zmiana myślenia. Zmiana myślenia z mojego naturalnego, pogańskiego wyobrażenia o Bogu i o człowieku do biblijnego rozumienia pozycji człowieka i pozycji Boga. Bóg jest święty i ja muszę być po prostu usprawiedliwiony przez Boga, bo sam się usprawiedliwić nie dam. Nie mam jak. Jeżeli mam złe myślenie o Bogu, to wiara w nieprawdziwego Boga jest daremna. Apostoł Paweł mówi na przykład do Koryntian w 15 rozdziale, którzy to Koryntianie wierzyli w Jezusa, ale uważali, że Jezus nie zmartwychwstał. Mówi do nich, niektórzy z was nie znają Boga, ku zawstydzeniu waszemu to mówię, ale też mówi o nich, że chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Tak, bo jeżeli ktoś wierzy w niezmartwychwstałego Jezusa, to daremnie uwierzył. Jeżeli ktoś wierzy w jakiegoś Jezusa, który jest inny niż biblijny, no to taka wiara go w żaden sposób nie uratuje, nie doprowadzi go do nieba. Nie będzie zbawiony taki człowiek, bo ta wiara jest po prostu godna potępienia. Jest to wiara demoniczna i
to jest po prostu bardzo niebezpieczne. Tak, w takiego wymyślonego innego Jezusa po prostu, jeżeli ktoś wierzy, to mu nic nie pomoże. Albo dalej idąc, nawet wiara w prawdziwego Jezusa według ciała, ale fałszywego co do istoty, co do znaczenia, jest daremna i tacy ludzie są niezbawieni. Może dam przykład z Jana, 8 rozdział. Tam Pan Jezus Chrystus mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział. Ja nie zmyślam. To jest 8:31. No zerknijcie sobie. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. I co? Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I co się dzieje w 59 wersecie? W 59 wersecie widzimy, że ci Żydzi postanowili zamordować Pana Jezusa, ukamienować Go. Tutaj jest wyraźnie powiedziane. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa Żydzi chwycili kamienie, aby Go ukamienować. Co się wydarzyło? Dlaczego? Szok? No nie szok. Oni po prostu mieli wiarę w prawdziwego Jezusa co do faktów historycznych. Widzieli przed sobą żywego Pana Jezusa Chrystusa, ale mieli co do Niego wymyślone, nieprawdziwe rozumienie. I tutaj widzimy, wyobrażali sobie, że Jezus nie jest wiecznym Synem Bożym. Myśleli, że muszą zapracować na zbawienie. Myśleli, że nie byli u nikogo w niewoli. Mieli więc fałszywy obraz siebie i fałszywy obraz prawdziwego Jezusa. I dlatego tego prawdziwego, rzeczywistego Jezusa chcieli zgładzić przez kamienowanie, bo oni, mimo że wierzyli w historycznie konkretną osobę, czyli Pana Jezusa Chrystusa, którego widzieli według ciała, wierzyli w Niego, bo nawet jest powiedziane, że na przykład jeden z faryzeuszy, Nikodem, przyszedł i powiedział: wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikt takich rzeczy czynić by nie mógł, gdyby Bóg z nim nie był. Więc wiedzieli to, rozumieli to, wierzyli w prawdziwego Jezusa, ale źle wierzyli. Nadaremnie wierzyli, bo wierzyli w wymyślonego Jezusa, mimo że On był jak najbardziej z krwi i kości prawdziwy, ale co do istoty mieli o Nim złe wyobrażenie. Więc to jest bardzo ważne, żeby we właściwy sposób wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I stąd ta pokuta jest konieczna, to znaczy pokuta, uznanie się albo upamiętanie się w tym znaczeniu, żeby właśnie mieć zmienione myślenie, żeby nie potrzebować wymyślonego Jezusa jako dodatek albo jako jakieś uzupełnienie do moich ludzkich wysiłków, tylko aby Go mieć jako jedynego Zbawiciela, jako moje jedyne rozwiązanie, jako moją jedyną szansę. Scena kończy się tym, że ci Żydzi chcieli zamordować Pana Jezusa. Ci Żydzi, którzy uwierzyli w prawdziwego Jezusa, ale powymyślali sobie fałszywe rzeczy o sobie samych i o Bogu, chwytają oni kamienie, aby ukamienować Pana Jezusa, bo nie pokutowali, nie uznali się, nie upamiętali się. To znaczy nie zmienili swego własnego obrazu na rzeczywistość, jaką jest to, że sami nie mogą się zbawić i że Jezus może ich zbawić niezależnie od ich wysiłków. Więc jeżeli ty masz nawet wiarę w prawdziwego Jezusa, bo na przykład jesteś rzymskim katolikiem, i masz tam przedstawionego Pana Jezusa jako odwiecznego Syna Bożego. Masz Go przedstawionego jako Boga, który jest po prostu jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Wiesz, że Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To są wszystko prawdziwe fakty. I to właśnie na tym polega diabelski chwyt w rzymskim katolicyzmie, że takie
filary wiary są tam prawidłowo przedstawiane, ale nieprawidłowo użyte. I to właśnie jest problem. Czyli jest prawdziwy Bóg, ale jest nieprawdziwa droga zbawienia przedstawiona. I więc macie przykład tego, że jest wszystkie fakty takie stabilne, takie jak wiara w trójjedynego Boga, takie, że jest jeden Bóg odwiecznie istniejący w trzech osobach, takie, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, takie są fakty podtrzymywane, ale jeśli chodzi o zbawienie, powymyślali sobie rzymscy katolicy różne bzdury, które kompletnie zamykają im tą drogę zbawienia. Więc Jezus może zbawić niezależnie od twoich wysiłków, tylko dzieło na Golgocie, gdy Pan Jezus Chrystus został ukarany, na Niego zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi i Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc Bóg chce, abyś znalazł drogę zbawienia. Tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Należy zbawienie indywidualnego chrześcijanina odróżnić od zbawienia Izraela jako narodu wybranego. I tutaj na przykład mamy w liście do Rzymian, 11 rozdział, takie słowa. Rzymian, 11 rozdział, 25 werset. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożności od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Czyli widzimy jednoznacznie, wyraźnie, że w 25 wersecie zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Do czasu, aż poganie nie wejdą w pełni, ta zatwardziałość Izraela w niewierze będzie trwać. Ale w wersecie 26 przyjdzie, jest mówione o tym, że przyjdzie osobiście Pan Jezus i odwróci bezbożność od Izraela, tutaj nazywanego Jakubem. Odwróci bezbożności od Jakuba. Czyli to nie Jakub, nie Izrael się odwróci, a Pan Jezus ich odwróci. I potem w 27 wersecie jest powiedziane, że nastanie nowe przymierze z Izraelem i Judą, bo nowe przymierze nie dotyczy ani pogan, ani kościoła, a tylko nowe przymierze dotyczy jedynie Izraela i Judy, bo tak zawsze Pismo Święte przedstawia kwestię nowego przymierza. Kiedy się to stanie? Najpierw będzie pochwycenie wszystkich chrześcijan do nieba, potem 7 lat ucisku, potem osobiście przyjdzie Pan Jezus Chrystus na ziemię, aby ustanowić przymierze nowe i odwróci bezbożność od Jakuba. Tak mówi ten werset z 11 rozdziału listu do Rzymian, 25 do 27 wersetu. I z Rzymian, 10 rozdział, mamy takie słowa, które mówią o zbawieniu z kolei indywidualnym. Tam to było zbawienie Izraela jako grupy wybranej przez Boga, a tutaj mamy 10 rozdział Rzymian od 9 wersetu, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem serce wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czyli widzimy wyraźnie, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I tutaj są poddane warunki. Trzeba uwierzyć w sercu. To jest konieczne. Trzeba uwierzyć w sercu. Tu jest mowa o osobistym zbawieniu pojedynczego człowieka. Taki pojedynczy człowiek, aby był natychmiast od razu zbawiony i usprawiedliwiony, musi uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził z martwych Chrystusa Jezusa, który jest Panem, Jahwech. Bo tak mówi kontekst, 13 werset mówi, każdy bowiem, kto wzywa imienia Jahwech,
zbawiony będzie. To jest cytat z Joela, tam pada słowo Jahwech w Starym Testamencie. I kontekst, cały kontekst mówi o Jahwech, więc tu jest po prostu o 12. Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Jahwech wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. I tutaj bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że to słowo Panem jest tutaj odpowiednikiem starotestamentowego Jahwech. Jestem, który jestem, Jehowach, czasami Gdańska oddaje to jako Jehowach, ale generalnie jest to Jahwech. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Uwierzenie w sercu widzi tylko Bóg. Bóg miłuje prawdę skrywaną na dnie duszy. I uwierzenie w sercu widzi tylko Bóg. I ten nawet indywidualny człowiek, który uwierzył w sercu. Tak, czyli jeżeli ja wierzę w sercu, to wie tylko o tym Bóg i ja. Nikt więcej. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Czyli tą rzecz związaną z uwierzeniem nie zobaczy nikt na zewnątrz z ludzi, tylko widzi to Bóg i ty, jeżeli to dotyczy twojej wiary. Jeżeli to dotyczy wiary twojej żony, albo twojego męża, albo twojego sąsiada, albo twojego wroga, albo twojego przyjaciela, to o tym, co jest w jego sercu, wie tylko on sam i Bóg. I to właśnie jest fakt. Czyli uwierzenie w sercu widzi tylko Bóg i ten indywidualny człowiek, który uwierzył w sercu. Wyznanie ustami słyszą inni, ale bez uwierzenia w sercu, które jest najpierw przed powiedzeniem, wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czytamy w Rodzaju 15 rozdział 13 werset. Albo 2 Koryntian 4. Uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy, dlatego też mówimy. Czyli najpierw jest uwierzenie w sercu, a potem ewentualnie pojawia się z obfitości serca usta mówią. Tak powiedział Pan Jezus. Czyli nie ma warunku, że masz coś powiedzieć, tylko masz uwierzyć, a jeśli uwierzysz i powiesz, to jesteś zbawiony. Ale też jak tylko uwierzysz, jesteś zbawiony, jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem, bo sama tylko wiara wystarczy dla zbawienia. I zresztą kontekst tego 10 rozdziału mówi wyraźnie, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Tak? 12. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. I 11 werset. I tutaj jest uwierzy. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Czyli nawet jeżeli nie powie, a uwierzy, to 11 werset wyjaśnia, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. On ma w sercu wierzyć, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. On ma w sercu być przeświadczony, że Jezus jest Jahwech, że Jezus jest Panem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bo Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach, Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Kiedyś jeden żartowniś powiedział, że nie rozumie tego, jak to tak, że po prostu jest Bóg Ojciec, Syn Boży, czyli Pan Jezus, i Duch Święty, że 3, czyli 1 plus 1 plus 1 nie równa się 1, tylko 3. Że on w to po prostu nie jest w stanie uwierzyć, bo 1 plus 1 plus 1 równa się 3, a nie 1. No więc na to można powiedzieć, że taki człowiek ma złą matematykę. Dlatego, że 1 razy 1 razy 1 równa się 1. Więc dlaczego ty chcesz to dodawać? Tego też nie należy mnożyć. Ja tylko pokazuję, że mnożąc wychodzi 1, tak? Natomiast to nie jest ani mnożenie, ani dodawanie. To jest po prostu zupełnie niepoddane jakimkolwiek regułom matematycznym. Dlatego, że to przecież w ogóle się tak nie robi, że coś się mnoży czy dodaje.
tym zakresie, bo to nie jest matematyka, tylko to jest objawienie Boże na temat Boga. Bóg objawił się w trzech odwiecznie istniejących osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I ponieważ Słowo Boże mówi, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, to znaczy, że nie ma więcej osób niż trzy. Bo niektórzy chcieliby mieć więcej osób niż trzy. To wtedy te słowa, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, to byłoby wtedy, no po prostu to słowo nie mogłoby być powiedziane, a one takie słowo jest. Czyli skoro Biblia przedstawia nam te trzy osoby, to nie ma czwartej osoby. Są trzy osoby Boże. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I każda z tych trzech osób jest równa co do chwały i co do wieczności, co do wszystkich pozytywnych atrybutów. I generalnie musimy to wiedzieć i rozumieć. I tutaj te słowa, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Te słowa nie pozwalają wierzyć w utracalność zbawienia, bo nie wymaga, aby wierzyć, ale jeden raz uwierzyć. Tam jest słowo uwierzyć, bo jeśli uwierzysz, prosty wniosek, że zbawienie jest nieutracalne, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zbawienie jest wieczne, raz na zawsze, bo tak uczy Rzymian 10:9, bo jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, powiada bowiem Pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Jest wyraźnie to powiedziane, prawda? I mamy kolejny fragment w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 30 werset. Dzieje Apostolskie 16:30. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 30 werset. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Czyli widzimy wyraźnie, że tutaj jest powiedziane, że uwierzenie wystarczy do zbawienia. Oni głosili Słowo Boże wszystkim jego domownikom, oprócz tego, że głosili jemu. I jeżeli uwierzyli, to zostali zbawieni. Tutaj niektórzy chcą widzieć chrzest niemowląt. Mówią, albo może w tym domu były niemowlęta i wtedy zostały ochrzczone. Nie będę w to wnikał, ale jest tutaj wyraźnie powiedziane, że głosili słowo Pańskie wszystkim, którzy byli w jego domu i skoro mieli głoszone słowo Pańskie wszyscy, którzy byli w jego domu, no to głoszenie to jest coś, co ma po drugiej stronie odbiorcę, tak? Jeżeli ja teraz tej szklance będę głosił, to znaczy, że jestem szalony. Nie da się głosić szklance, bo ona nie jest w stanie odpowiedzieć. Czy niemowlę jest w stanie odpowiedzieć? Czy można głosić niemowlęciu? Pewnie można mu coś powiedzieć, ale liczyć na to, że będzie świadoma, wyraźna reakcja w postaci wiary, to jest ponad nasze zdolności oceny. Ja nie kwestionuję tego, że ktoś może w wieku pół roku być na tyle kumaty, że uwierzy. Natomiast nie ma możliwości, aby ten fragment dawał nam takie uprawnienie wyciągania tego typu wniosków. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dzieje 16 nie pozwala wierzyć w utracalność zbawienia.
bo nie wymaga, aby wierzyć, ale uwierzyć, uwierzyć, uwierz. Jeden raz uwierzyć i już jest się raz na zawsze zbawionym, niezależnie czy się wiarę później ma, czy nie. Wiara jest miła, nadzieja jest miła, miłość jest miła. Wiara, nadzieja, miłość. I one wypływają z serca zbawionego, ale są konsekwencją i skutkiem, rezultatem i następstwem po zbawieniu także. Tak, bo jeżeli teraz mamy przykład, Duch Święty jest dany chrześcijaninowi w momencie uwierzenia. I potem ten Duch Święty rozlewa miłość w sercu. To jest Rzymian, 5 rozdział, z tego co mi się wydaje. Rzymian 5:5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli pierw musiał być dany Duch Święty, a potem On zaczął rozlewać miłość w sercu. I ta miłość była na tyle rozlana, że się zaczęła wylewać. A więc nie masz swojej własnej miłości. A kiedy dostaje się Ducha Świętego? Duch Święty został dany człowiekowi dopiero w momencie uwierzenia. Czyli bez uwierzenia nie ma Ducha Świętego w życiu człowieka. Nie ma Ducha Świętego, nie ma rozlanej miłości. Ponownie, podobnie inne wiara, nadzieja i miłość są właśnie produktem zbawienia, a uwierzenie to jest coś, co jest na początku i wiadomo, że to jest tak, że uwierzył i wierzy już, tak? Ale wierzenie, czyli jako trwałe, ciągłe wierzenie, nie jest warunkiem zbawienia. Zbawienia warunkiem jest uwierzenie. Jednorazowe uwierzenie. Teoretycznie, gdyby ktoś tej wiary później nie miał, tak jak Piotr, apostoł, gdy zaczął chodzić po wodzie, uwierzył i poszedł, ale potem stracił wiarę i zaczął tonąć. To Pan Jezus nie machnął na niego ręką, tylko wyciągnął rękę i powiedział: czemuś żeś zwątpił. Więc tak samo jest z wierzącym. Wierzący jest nieutracalnie raz na zawsze zbawiony na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Aby ją mieć zaliczoną na swoje konto, wystarczy uwierzyć, przyjąć dar Boży, który jest bezpłatnym, wolnym darem. Oczywiście darczyńca ma prawo dookreślić jakieś wymagania wobec obdarowanego, tak jest nawet w ludzkim prawie, natomiast nie ma obowiązku tego czynić i faktycznie Bóg tego nie czyni. Bóg niczego nie oczekuje od osoby zbawionej. Przed tym, jak jest zbawiona, nic nie oczekuje, bo czego można oczekiwać od mordercy Syna Bożego? No przecież ja tymi rękami, nie fizycznie, ale mordercami, którzy wtedy dopadli Pana Jezusa Chrystusa, ja osobiście zamordowałem Syna Bożego. Moje grzechy to zrobiły, a więc ja. A to oznacza, że ode mnie jako mordercy Pana Jezusa Chrystusa nie można niczego wymagać. Bo to jest już wymaganie nadmierne. No czego można oczekiwać od mordercy Syna Bożego? Niczego Bóg nie oczekuje. A później też nie oczekuje, bo już Pan Jezus wszystko wykonał. Pan Jezus jest doskonałym dziełem zbawienia. Pan Jezus dokonał doskonałego dzieła zbawienia. Prosty wniosek, że zbawienie jest nieutracalne, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zbawienie jest wieczne, raz na zawsze, bo tak uczy Biblia w Dziejach 16:30. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Dzieje Apostolskie 16. I dalej mamy kolejne miejsce z Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, 20 werset. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, werset 20. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To są Dzieje Apostolskie,
drugi rozdział, werset 20. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I znowu jest tu mowa o zbawieniu przyszłym, gdy po 7-letnim ucisku przyjdzie Pan Jezus i zapoczątkuje nowe przymierze, nazywane tu Dniem Pańskim. Bo wielki i wspaniały Dzień Pański jest po tym, jak słońce się przemieni w ciemność i księżyc w krew w czasie 7-letniego ucisku. Po nim, po tym 7-letnim ucisku, nastąpi przyjście Pana Jezusa i w tamtym czasie każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, a ci, którzy nie będą wzywać imienia Pańskiego, zbawieni nie będą, a ten, który nie będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony nie będzie. Co do samego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, będzie to po 7 latach od zabrania chrześcijan z ziemi w czasie pochwycenia Kościoła. Czyli najpierw jest pochwycenie Kościoła, a 7 lat później przyjście Pana Jezusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. Pochwycenie Kościoła może być jeszcze dzisiaj. I czekamy na przyjście Pana Jezusa, czekamy na Syna Bożego z niebios, aby nas zabrał do nieba. Czy już jesteś pojednany z Bogiem? Uwierzyłeś w Pana Jezusa, aby być zbawionym? To jest bardzo ważne, żebyś umiał sobie na to odpowiedzieć. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. To jest 10 rozdział Ewangelii Jana. Słowa te wypowiada Pan Jezus Chrystus. 10:9. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Proste słowa. Tutaj jest alegoria oczywiście. Pan Jezus jest drzwiami w sensie tego, że przez Niego można przejść. Tak, ja jestem droga i prawda i życie. Też Pan Jezus o sobie mówi, że jest drogą i prawdą i życiem. Czyli taka informacja, że Pan Jezus jest drzwiami. Pan Jezus jest drzwiami. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. No i co? I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Czyli widać wyraźnie, że nawet jak wyjdzie, to nic mu nie grozi. Pan Jezus mówi o Nim samym, że On jest drzwiami. I jeśli ktoś przez te drzwi wejdzie, jeden raz wystarczy wejść, zbawiony będzie. Potem można wejść i wyjść i znaleźć pastwisko. Czy ktoś, kto wchodził kiedykolwiek przez drzwi w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu i czasie, ma prawo uważać, że aby wejść przez drzwi, to się przechodzi dłużej niż ułamek chwili? Ja teraz wejdę przez drzwi i wyjdę. Otwieram klamkę. Przechodzę przez drzwi. Przeszedłem drugi raz przez drzwi. Zamykam drzwi. Dwukrotnie przeszedłem przez drzwi przez tą chwilę. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu na to, żeby być zbawionym, to prawdopodobnie przedłuża. Bo ja aż 2 razy przeszedłem w tym czasie przez drzwi. Więc proces zbawienia nie jest długotrwały. Proces zbawienia to jest, albo inaczej, naciskam na klamkę, wchodzę przez drzwi. Mało tego, Pan Jezus nie jest zamkniętymi drzwiami. Pan Jezus jest po prostu drzwiami. Więc być może nawet tam nie ma klamki, tylko jest po prostu otwarte drzwi, przechodzę i już wchodzę. To nie jest tak, że te drzwi są w jakikolwiek sposób trudne do przejścia. Bo Pan Jezus chce, żebyś przeszedł przez te drzwi, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Więc co do drzwi. Czy ktoś wchodził kiedykolwiek przez drzwi w jakimkolwiek miejscu i czasie dłużej niż chwilę? Myślę, że nie. Po to Pan Jezus użył tego przykładu drzwi, bo przez drzwi wchodzimy setki razy dziennie i zawsze się to dzieje bardzo szybko i sprawnie. I Pan Jezus uczy tu
od razu o nieutracalności zbawienia. Pan Jezus uczy tu od razu nieutracalności zbawienia. Bo zbawiony wejdzie i nie musi ciągle siedzieć. Nie musi, bo Pan Jezus mówi, wejdzie i wyjdzie. Można po wejściu wyjść i nie ma to wpływu na zbawienie. Wystarczy raz w życiu wejść przez drzwi zwane Jezus. To jest metafora. Jezus porównuje się tu do drzwi. Z wcześniejszych miejsc wiemy, że to chodzi o uwierzenie w Pana Jezusa, aby być zbawionym przez Pana Jezusa. Wystarczy raz jeden uwierzyć w Pana Jezusa, bo o tym mówi nam przejście przez drzwi i żadnych innych dodatkowych warunków, żadnych innych dodatkowych ograniczeń. Bóg niczego nie wymaga od człowieka, aby człowiek był zbawiony, ani przed uzyskaniem zbawienia, ani po uzyskaniu zbawienia. Trzeba tylko i wyłącznie przyjąć dar Boży, jakim jest zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie. Wszystko wykonał Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Ten dar zbawienia jest za darmo i jest nieutracalny, bo zbawienie jest darem, a nie pożyczką. Zbawienie jest darem, a nie zaliczką. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To jest tekst Ewangelii Jana, 3 rozdział. I to jest tekst od 13 wersetu. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. 4 rzeczy tu są, dlatego powtórzyłem 2 razy ten fragment, bo są 4 ważne rzeczy. Aby każdy, kto w Pana Jezusa uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto w Pana Jezusa wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A wręcz tłumaczenie brzeskiej Biblii mówi, aby każdy, kto w Pana Jezusa uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Choć oczywiście tutaj ta forma uwierzy nie jest niezbędna, żeby zrozumieć, o co chodzi, bo wystarczy wierzyć przez sekundę, jak się ma życie wieczne, to ono już się nigdy nie kończy, inaczej nie byłoby wieczne, tak? Więc aby każdy, kto w Pana Jezusa uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, aby każdy, kto w Pana Jezusa wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne nigdy się nie kończy i uzyskuje się je od razu, jak się uwierzy. Kto choćby chwilę wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, już ma życie wieczne. I nawet jak przestanie wierzyć, to życie wieczne nadal jest wieczne. Pan Jezus Chrystus tu łączy 4 rzeczy. Po pierwsze, narodzenie na nowo. Po drugie, oprócz narodzenia na nowo jest zbawienie. Po trzecie, oprócz zbawienia jest to życie wieczne. Po czwarte, oprócz życia wiecznego jest nieobecność na sądzie jako podsądny. Czyli mamy 4 rzeczy. Narodzenie na nowo, nieobecność na rozprawie sądowej jako podsądny, życie wieczne i zbawienie. Te 4 rzeczy są w tym fragmencie. Ten, kto uwierzył w Pana Jezusa, aby być zbawionym, nie będzie nigdy sądzony. A to znaczy, że nie ma jak go wrzucić do piekła. No bo musi być sąd najpierw, żeby wrzucić do piekła, ale wierzący nigdy na sądzie nie stanie.
Ten, kto uwierzył w Pana Jezusa, aby być zbawionym, ma życie wieczne, to znaczy, że nie ma jak go pozbawić nieba. Bo gdzie znajdzie się na całą wieczność, jak po prostu ma życie wieczne? W niebie. Ten, kto uwierzył w Pana Jezusa, aby być zbawionym, jest narodzony na nowo przez Boga. A to znaczy, że nie ma jak go pozbawić praw dziecka Boga. Ten, kto uwierzył w Pana Jezusa, aby być zbawionym, jest zbawiony, a to znaczy, że nie ma potrzeby nic robić, aby być zbawionym, bo już jest zbawiony. I tutaj Marka 16 rozdział jest bardzo ważny. 16 rozdział, 15 werset. Pan Jezus mówi wyraźnie. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli widzimy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Prosty wniosek, że zbawienie jest nieutracalne. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zbawienie jest wieczne raz na zawsze, bo tak uczy Biblia w Marka 16. I będzie cię w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Też takie słowa Pan Jezus mówi w Mateusza 10 rozdział. Mateusza 10 rozdział. Drugi werset. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli widzimy jednoznacznie, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Podobne miejsce też jest w Mateusza 24. 24:13. Mateusza 24:13. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Tutaj widzimy zapowiedź, że anioł będzie się na przykład leciał środkiem nieba i wypełni to, że będzie głoszona ta Ewangelia po całej ziemi. Więc mamy kolejny punkt. I jest on związany z czasami ostatecznymi. I kolejne miejsce jest związane z Marka 13. Marka 13, werset 13-14. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Gdy wtedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Widzimy jednoznacznie, że mamy tutaj wyraźnie pokazane, że znowu jest to związane z czasem wielkiego ucisku. I więcej miejsc, kto wytrwa do końca zbawiony będzie, w Biblii nie ma. Tu jest mowa, kto wytrwa do końca, to wtedy jak już wytrwa do końca, w wyniku wytrwania do końca, dopiero po jego wytrwaniu do końca, nie wcześniej niż wytrwa do końca, niezbawiony zamieni się w zbawionego. Tak? Powtórzę. Tu jest napisane, kto wytrwa do końca. To znaczy, że wtedy jak już wytrwa do końca, osiągnie zbawienie. Przed wytrwaniem do końca nie osiągnie zbawienia. Przed wytrwaniem do końca ten człowiek zbawiony nie jest. W wyniku wytrwania do końca, dopiero po jego wytrwaniu do końca, nie wcześniej niż wytrwa do końca, niezbawiony zamieni się w zbawionego. Jak widać w kontekście, tu chodzi o to samo zbawienie niektórych z Izraela. Czyli to nie chodzi o zbawienie indywidualnej osoby, ale również indywidualnej osoby, jak ona dotrwa do końca. Przed wytrwaniem do końca ta osoba w ogóle nie jest zbawiona. O co tu chodzi? Prawda? Wytrwa do końca. O jaki koniec chodzi? Należy zbawienie indywidualnego chrześcijanina odróżnić od zbawienia Izraela jako narodu wybranego i indywidualnych ludzi takich
którzy należą do Izraela, którzy wytrwają do końca. Ale tutaj też jest powiązanie z Tomaszem, tak? Apostoł Tomasz właśnie taki był, że nie uwierzył, jak nie widział, tylko musiał najpierw dotknąć i dopiero uwierzył. Więc Mateusza 10:23 mówi wprost, że to tyczy się czasu w Izraelu przed przyjściem Syna Człowieczego w celu stanowienia nowego przymierza z Izraelem i Judą. Mateusza 24:14 mówi o ohydzie spustoszenia, jaką zapowiedział Daniel, a ta ohyda spustoszenia stanie w połowie siedmioletniego okresu ucisku, czyli 70. tygodnia Daniela, opisanego w Daniela 9:27. I w połowie tego siedmioletniego ucisku, czyli 3,5 roku po pochwyceniu i 3,5 roku przed rozpoczęciem nowego przymierza, albo 42 miesiące po zabraniu wszystkich chrześcijan z ziemi i 42 miesiące przed przyjściem Jezusa na ziemię oraz 1260 dni po zabraniu Ducha Świętego z ziemi do nieba razem z wszystkimi wierzącymi i 1260 dni przed tym, jak Jezus tchnieniem ust swoich zabije antychrysta, albo bezbożnika może lepiej. Kto z Izraelitów wytrwa do końca tego strasznego ucisku, będzie zbawiony, nie wcześniej. Dlatego Jezus skrócił te dni do 1260 ze wspomnianych wcześniej 1290 w Daniela 12:11. Daniela 12 rozdział, 11 werset mówi następujące słowa. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej, czyli w połowie tego siedmiolecia, i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Czyli widzimy jednoznacznie, że dlatego Jezus skrócił te dni do 1260 ze wspomnianych wcześniej 1290 Daniel 12:11 i wspomnianych 1335 dni. I tutaj mamy księdze Daniela 12:12, jak przed chwilą czytaliśmy. Błogosławiony, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Natomiast każdy z tych ludzi w dowolnym momencie pokładać może siły nie w swoim wytrwaniu do końca, ale będzie mógł uwierzyć Pana Jezusa i być zbawionym natychmiast, od razu, w taki sam sposób jak każdy inny wierzący zbawiony. Abraham, Noe, Abel, Piotr, Samson, Lot, Paweł, Filip, Szczepan, ja. I tutaj będzie to powszechne. Środkiem nieba będzie lecieć głosiciel głoszący Ewangelię w każdym języku. Bo tak jest powiedziane, że musi być ta Ewangelia głoszona po całym świecie i dopiero nadejdzie koniec. Ludzie się z tego nie wywiążą, dlatego dopiero anioł będzie leciał środkiem nieba i on będzie tą Ewangelię głosił. Te wszystkie wcześniejsze ludzkie zabiegi niestety to jest nic w porównaniu z tym, co zrobi ten anioł i inni głosiciele wysłani bezpośrednio przez Boga. Są potrzebni, ale ten anioł dokończy tego dzieła. Objawienie 14:6 mówi o nim. Anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom. I jak to szło? Objawienie 14:6. Objawienie 14 rozdział, 16 werset. Nie 16, tylko 6, przepraszam, przejęzyczyłem się. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Czyli widzimy, że on głosi Ewangelię, ten anioł lecący środkiem nieba, który ma Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. I każdy w każdym języku będzie poinformowany, nie będzie musiał pokładać nadziei w swoim własnym wytrwaniu do końca,
aby uzyskać zbawienie, ale będzie mógł od razu uwierzyć i być od razu raz na zawsze zbawiony. Najpierw Żyd, a potem wszyscy nieżydzi też będą mogli z tego skorzystać. Wytrwanie do końca w celu uzyskania zbawienia jest dodatkową opcją dla tych, którzy chcą zobaczyć Zbawiciela, zanim uwierzą. Uwierzenie w Boga w celu zbawienia bez zobaczenia na własne oczy Zbawiciela jest Ewangelią wieczną. Jezus jest Bogiem i można w Niego uwierzyć bez konieczności oczekiwania na zobaczenie Go. To jest oczywiste. No ale Bóg jest dobry i Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I jak apostoł Tomasz powiedział, że nie uwierzy, dopóki nie zobaczy, to Tomasz zobaczył i uwierzył i powiedział: Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Tak powiedział Tomasz po tym, gdy uwierzył, po tym, gdy zobaczył Pana Jezusa. I to uwierzenie w Boga w celu zbawienia bez zobaczenia na własne oczy Zbawiciela jest Ewangelią wieczną. Jezus jest Bogiem i można w Niego uwierzyć bez potrzeby, bez konieczności oczekiwania na zobaczenie Go. Ale będzie ta dodatkowa opcja, to jest, ja ją nazywam opcją Tomasza. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni wszyscy, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Mamy to opisane w Ewangelii Jana, 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 29 werset. Odpowiedział mu Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest to, co teraz się dzieje. Ludzie, nie widząc Pana Jezusa, wierzą w Niego. I Tomasz stał się wierzącym dopiero jak zobaczył. I to widzimy między innymi chwilę wcześniej od wersetu 20. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. To jest bardzo ciekawe, że Pan Jezus bardzo często mówi: pokój wam. To jest typowe zachowanie Boga, uspokojenie. Dlatego nieutracalność zbawienia jest prawdziwa, bo to jest zgodne z charakterem Boga. Bóg zawsze uspokaja: nie bój się, zaufaj mi, nie masz się czego bać, moja kochana owieczko. Natomiast utracalnicy zbawienia to są właśnie takie wilki, które zaniepokajają, straszą trzodę. I to też jest jedna z cech właśnie, czy to psów, czy to świń, czy to wilków, czy też lwów, które łażą wokół, aby patrzeć, kogo pochłoną, ryczą, straszą. To jest właśnie typowe, że nawet tutaj taki prosty przykład. I potem do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Znowu słowo uwierzył. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie wierzyli, ale uwierzyli. Czyli bardzo ważne jest to, aby uwierzyć. I tutaj mamy wyraźnie pokazane właśnie na przykładzie Tomasza. I tak samo Izraelici zobaczą, kogo przebili, zobaczą i uwierzą. Ale aby zobaczyć i uwierzyć, najpierw muszą wytrwać do końca, aż Jezus osobiście przyjdzie na ziemię. A jak nie doczekają, to nie zobaczą. Tak samo Tomasz, jakby mu się coś stało między tym pierwszym spotkaniem a drugim, kiedy Pan Jezus przyszedł, też by nie doczekał i by nie zobaczył. Każdy z nich może zrezygnować z opcji Tomasza i może uwierzyć, nie widząc.
Daniel 12, rozdział 12, werset mówi: błogosławiony, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Przed chwilą to czytaliśmy ze Słowa Bożego. Pan Jezus, nawiązując do tego, mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak Daniel mówi o tych, którzy będą czekać i uwierzą, dopiero jak zobaczą. Tutaj Pan Jezus w Jana 20 mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyć można ku życiu wiecznemu, uwierzyć ku żywotowi. Którzy mają weń uwierzyć ku życiu wiecznemu, a Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. To mówi apostoł Paweł, pisząc w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Uwierzyć ku życiu wiecznemu. Apostoł Paweł wyraźnie uczy tu, że należy uwierzyć ku życiu wiecznemu. Uwierzenie jest jednorazowe. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz mieć życie wieczne. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, to chętnie, bezpłatnie podzielę się akurat takim wydaniem lub podobnym. I zachęcam do kontaktu. 739-089-088 to mój numer telefonu. czytaj.biblie@onet.pl to mój e-mail. Skrytka pocztowa 31-63-500 Ostrzeszów to jest adres stacjonarny. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii, tak żebyście mieli na podstawie Słowa Bożego wyrobione zdanie, co jest prawdą. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest najważniejsza rzecz, żeby uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Z Bogiem. Zapraszam na inne filmiki, tu się powinny pokazać wskazówki. Jedna z nich jest też na subskrypcję, ale generalnie to, co polecam na koniec albo wcześniej tutaj w paskach, też zachęcam do klikania. Zatem niech Pan Jezus Chrystus Wam błogosławi.